Czy karma wraca? Popularny i trochę intuicyjny jest pogląd, że tak wyrządzane przez nas dobro jak i zło prędzej czy później do nas wrócą. Siła tego przeczucia zależy oczywiście od naszej religijności, ale gdzieś głęboko na poziomie podświadomym przeczuwamy, że za złe uczynki powinniśmy się spodziewać kary, a za te dobre, już nawet chwilę po jakimś dobrodziejstwie z naszej strony, może nas czekać nagroda. Czy to jednak tylko nasza zabobonna natura, czy może jednak nasza intuicja opiera się na jakichś prawdziwych mechanizmach tego, jak funkcjonuje nasz świat? A może poczucie, że nie warto czynić źle, a wręcz warto. Pomagać jest zakodowane w naszych genach. Dzisiaj o kilku takich ewolucyjnych, ale dobrze zbadanych przez psychologię społeczną mechanizmach, które udowadniają, że warto czynić dobro, bo dobro wraca. Jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. A po więcej inspiracji, przemyśleń, informacji o tym, czym zajmuje się poza publikowaniem materiałów tutaj na kanale, zapraszam Was też serdecznie na mój Instagram, człowiek absurdalny. Skoro jesteśmy w temacie pomagania, to chciałbym Was zachęcić do udziału w bardzo ważnej akcji, Łączą nas geny w Fundacji DKMS. W akcji chodzi o to, żeby zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku, bo w ten prosty, trwający w zasadzie chwilę sposób można naprawdę uratować komuś życie. W Polsce co 40 minut, a na świecie co 27 sekund ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwory krwi. Każdy może zachorować, ale każdy może też pomóc, bo łączą nas geny. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego. Co piąta z osób potrzebujących przeszczepienia nie może znaleźć swojego bliźniaka genetycznego w bazie potencjalnych dawców szpiku. To właśnie dlatego każda osoba zarejestrowana w bazie dawców szpiku jest tak cenna. Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek między 18 a 55 rokiem życia i samo zarejestrowanie się w bazie nie jest jeszcze zgodą na pobranie szpiku. Dopiero kiedy nasz bliźniak genetyczny zachoruje, fundacja zgłosi się do nas z dodatkowymi informacjami. Rejestracja jest naprawdę prosta. Wystarczy wejść na stronę dkms.pl i wypełnić krótki formularz. Fundacja wysyła pakiet rejestracyjny do samodzielnego pobrania wymazu. Jest to bezbolesna czynność, pocierania wacikiem po wewnętrznej stronie policzka. Następnie odsyłamy pakiet na adres fundacji, wrzucając kopertę do najbliższej skrzynki pocztowej, i tak trafiamy do jej bazy. Każdy z nas ma w sobie to potencjalne lekarstwo. Ten gen, który może pomóc. Im więcej dawców szpiku będzie zarejestrowanych w bazie Fundacji DKMS, tym większa szansa na znalezienie bliźniaka genetycznego dla każdego pacjenta. Dlatego serdecznie zachęcam Was do rejestracji, ja to właśnie zrobiłem. Link do całej akcji znajdziecie w opisie tego materiału. Wybaczcie ten dłuższy wstęp, ale naprawdę uważam, że temat jest wart poruszenia i że warto pomagać. A teraz przyjrzyjmy się psychologicznym mechanizmom, które udowadniają dlaczego. Rozdział pierwszy. Prawo karmy czy psychologia społeczna? Czy jeśli badania potwierdzają, że warto czynić dobro, warto pomagać, bo to wszystko do nas wraca, to można to wytłumaczyć tylko prawem karmy? Czy może są w tym pewne logiczne, bardzo zdroworozsądkowe założenia? Jeszcze na studiach, na bardzo fajnych zajęciach z psychologii społecznej, analizowaliśmy taki przypadek, jak można promować pewne pożądane zachowania w ruchu drogowym. Jak się okazywało, yy, wiele badań dowodzi, że kiedy na przykład jeden z kierowców zachowuje się w jakiś określony, pożądany, dobry sposób, na przykład przepuszcza innego kierowcę, kiedy tamten chce dołączyć do ruchu drogowego, to jest bardzo duża szansa, że ten kolejny kierowca wobec następnych kierowców zachowa się w podobny sposób. Jak banalnie by to więc nie brzmiało, jeżeli chcemy promować jakieś zachowania na przykład w ruchu drogowym, ale nie tylko, bo to w zasadzie dotyczy wszystkich obszarów naszego życia, to rzeczywiście najlepiej jest zacząć od siebie, najlepiej samemu jest. Wykazać się takim zachowaniem, bo jest później ogromna szansa, że kolejne osoby będą to powtarzać. Ten łańcuszek będzie tylko narastał. Jest coś takiego w nas, że kiedy otrzymujemy coś, jakiegoś rodzaju przysługę, coś dobrego, dobry uczynek jest nam wyświadczany przez drugiego człowieka, to w sytuacji kiedy mamy możliwość wykazać się czymś podobnym, czujemy pewien taki wewnętrzny psychologiczny przymus, żeby zachować się w taki właśnie modelowany sposób. Co ciekawe, w samym prawie karmy, którego nie będę tutaj dokładnie analizował, bo ono i w różnych odłamach hinduizmu i w buddyzmie jest trochę inaczej interpretowane, ale pojawia się tam takie prawo często. Co posiejesz, to zbierzesz, które właśnie oznacza, że jeżeli pragniemy dobrobytu, wspólnoty, harmonii, miłości, to powinniśmy przede wszystkim zaczynać od siebie. Może więc ta starożytna mądrość już wtedy tak naprawdę bazowała na pewnych dość logicznych. Przesłankach i obserwacjach z tego, jak funkcjonuje chociażby społeczeństwo. Co ciekawe, na co dzień żyjemy w dość małym, ograniczonym świecie, i to dobro nie musi jakąś magiczną siłą okrążać całego świata, zanim do nas wróci. Na przykład, często poruszamy się po tych samych ulicach, chadzamy tymi samymi ścieżkami, więc, jeżeli w tej małej społeczności, w tym małym, zamkniętym świecie, wśród tych na przykład kierowców, których często mijamy codziennie w swojej drodze do pracy i z pracy, jeżeli tam zachowamy się w taki e, odpowiedni, dobry, prospołeczny sposób, to po prostu. To ta szansa, że to zachowanie za chwilę gdzieś się powtórzy i naprawdę do nas wróci, jest wbrew pozorom dużo większa niż nam się wydaje. Naukowcy uważają, że tak na dobrą sprawę, to nastawienie do pomagania mamy tak naprawdę zakodowane niejako w genach, bo w toku ewolucji swoje geny przekazały przede wszystkim te jednostki, które były nastawione dość mocno na wspólnotę, współpracę, nastawione prospołecznie. Ci, którzy byli gdzieś tam zamknięci w swoich jaskiniach, którzy działali bardzo mocno indywidualistycznie, mieli. I dużo mniejsze szanse na przetrwanie, szczególnie w tych zamieszłych czasach. Dlatego też mamy w sobie niejako zinternalizowane pewne normy, które mają działać prospołecznie. Jakie to są normy? Rozdział drugi. Społeczne normy pomagania. Według socjobiologów, bardzo silnie zakorzenioną w nas w toku procesu ewolucji normą jest tak zwana norma. Wzajemności. Jest to mniej lub bardziej uświadomione przekonanie o tym, że powinniśmy pomagać innym członkom naszej społeczności, że warto im pomagać, bo prędzej czy później ktoś z nich odwzajemni się naszą pomocą, kiedy z kolei my tej pomocy będziemy potrzebować. Co ciekawe, jak wykazały badania, świadomość istnienia tej normy, wiedza o tym, jak ona funkcjonuje, zwiększa szanse na to, że będziemy zachowywać się prospołecznie, że będziemy pomagać innym, dlatego warto o tym wspominać, warto wiedzieć, jak ten mechanizm funkcjonuje. Drugą normą, o której często się wspomina jest tak zwana norma odpowiedzialności społecznej, która sprawia, że jesteśmy skorzy do pomagania osobom, za które czujemy się odpowiedzialni. I oczywiście im większą odpowiedzialność, im większą zależność innych osób od nas odczuwamy, im większą postrzegamy, i dlatego przede wszystkim będziemy pomagać naszym dzieciom, członkom naszej rodziny, tym więcej takich zachowań. Pomocowych będziemy wykazywać, nawet jeżeli teoretycznie nie mamy z tego żadnej innej korzyści. Na siłę oddziaływania na nas norm będzie miało jednak wpływ wiele czynników, na przykład cech społeczności, środowiska, w jakim funkcjonujemy. I tak badano na przykład zachowania pomocowe na wsi i w dużym mieście. Był na przykład taki eksperyment, w którym pojawiał się krwawiący mężczyzna gdzieś na ulicy i sprawdzano. Ile osób podejdzie, jaki procent ludzi podejdzie i przynajmniej zapyta, czy może jakoś pomóc tej osobie. I teraz na wsi okazywało się, że była to co druga osoba, 50% osób wykazywało się przynajmniej tym zainteresowaniem, w dużym mieście było to tylko procent 15%. Myślę, że wyniki te nie powinny nikogo zaskoczyć, ale teraz, jakie mechanizmy stoją za tego typu postawami? Przede wszystkim na wsi funkcjonujemy w dużo mniejszej społeczności, gdzie po pierwsze, raczej wszyscy się znamy, albo przynajmniej kojarzymy się z widzeniem, jest też dużo większy stopień, chociażby spokrewnienia ludzi pomiędzy sobą, więc mając poczucie dużo większej takiej wspólnoty, atmosfery przyjaźni, tego, że nikt nie jest anonimowy, mamy większe poczucie, że powinniśmy się zachować w taki prospołeczny sposób, że powinniśmy pomóc. Tymczasem. W dużych miastach jest dużo większy, po pierwsze pośpiech, atmosfera anonimowości, też zainteresowania się tylko i wyłącznie swoimi własnymi sprawami, nieufności do obcych, przecież nigdy nie wiadomo, co to może być za, za jednostka, dlatego też dużo mniejsze jest to nastawienie na pomoc innym. Sformułowano nawet dość ciekawą hipotezę przeładowania urbanistycznego, która twierdzi, że w dużym mieście jesteśmy tak przestymulowani liczbą różnych bodźców, że celowo musimy ograniczać kontakty z innymi ludźmi, musimy bardziej zamykać się w sobie, większość z nas, żeby po prostu móc jakoś zdrowo ze swoją psychiką funkcjonować. Co ciekawe, trochę innymi normami pomagania wykazują się statystycznie mężczyźni i kobiety i przede wszystkim tłumaczy się to naszym procesem socjalizacji, jak wychowuje się chłopców, jak wychowuje się dziewczynki. Teraz zauważono, że w sytuacjach ekstremalnych, na przykład jakichś nagłych wypadków, gdzie trzeba wykazać się odwagą, to taką postawę do pomocy chętniej, częściej wykażą mężczyźni, tymczasem kobiety zdecydowanie bardziej angażują się w sytuacje długotrwałego, długofalowego pomagania, na przykład Udzielania się w różnych wolontariatach, czyli tam, gdzie niekoniecznie należy wykazać się odwagą, ale raczej pewną cierpliwością i taką rzeczywistą, rzeczywistą empatią i współczuciem. Duży wpływ na to, jak wykazują badania, czy wykażemy się jakimś zachowaniem pomocowym, czy spełnimy ten przysłowiowy dobry uczynek. Ma też nasz nastrój, i generalnie, jak zauważono, jeżeli jesteśmy w dobrym nastroju, na przykład, bo coś nam się dopiero co udało, zdaliśmy jakiś egzamin, otrzymaliśmy jakiś, jakiś prezent, podarunek od kogoś, to jesteśmy dużo bardziej skorzy do tego, żeby pomóc, niejako oddać już od razu to dobro, podtrzymać też swój dobry nastrój, swój taki pozytywny obraz samych siebie, ale też w drugą stronę, jeżeli chodzi o negatywne emocje, to szczególnie kiedy mamy duże. Poczucie winy w danym momencie, to niejako szukają gdzieś odkupienia w koło nas, w naszym środowisku, jesteśmy też szczególnie skorzy do tego, żeby zadziałać w taki prospołeczny sposób. Wszystkie te normy mieszczą się w obszarze tak zwanej teorii wymiany społecznej, która zakłada, że nasze funkcjonowanie w społeczeństwie determinuje nasza skłonność do maksymalizowania naszych zysków i minimalizowania naszych kosztów związanych z relacjami z innymi ludźmi. I dlatego decydując się na pomaganie, ważymy sobie za każdym razem, niejako, się to jest proces, który dzieje się bardzo szybko, często poza naszą świadomością, na ile nam się to opłaca i na przykład, czy właśnie poczujemy się lepiej dzięki temu, co zrobimy? Czy ktoś nas dostrzeże, czy otrzymamy jakąś nagrodę, czy zwiększamy swoją szansę na to, że ktoś nam później pomoże, czy zmniejszamy poczucie dyskomfortu związane z tym, że zachowujemy się w sposób niewłaściwy, wbrew normom społecznym? Czy na przykład takiego nawet dyskomfortu związanego z naszą empatią, bo idziemy, widzimy kogoś, kto cierpi, wczuwamy się w tego cierpienie i chcemy jak najszybciej pozbyć się tego. Bólu, który gdzieś w nas się znajduje, i dlatego decydujemy się tej osobie pomóc. Z drugiej strony sobie kalkulujemy, ile na przykład to będzie nas kosztowało czasu, pieniędzy, jakiegoś wysiłku, żeby tą pomoc dać. Jeżeli ten bilans wychodzi nam na plus, no to wtedy, wedle tej teorii, wtedy decydujemy się na pomoc. Czy więc my ludzie jesteśmy tylko takimi kalkulującymi, chłodnymi jednostkami? Nigdy nie pomagamy z tak zwanego dobrego serca, bo ta teoria wymiany społecznej jakby zaprzeczała istnieniu do Słynnego altruizmu. To jak to jest z tym altruizmem? Czy on w ogóle istnieje? Rozdział trzeci. Czy prawdziwy altruizm istnieje? Według teorii wymiany społecznej, nawet nasz mechanizm empatii jest niejako egoistyczny, bo tak naprawdę, jeżeli pomagamy, bo nie chcemy czuć cierpienia innego człowieka, to chodzi tutaj tylko i wyłącznie o redukowanie naszego osobistego dyskomfortu. W psychologii rozróżniono jednak te mechanizmy, które dążą do redukcji osobistego dyskomfortu, od takiego prawdziwego, empatycznego współczucia. Jakby to miało niby działać? Rozróżnienie to jest dość subtelne, ale zakłada się, że osobisty dyskomfort prowadzi do zachowań prospołecznych tylko wtedy, kiedy Pomoc innej osobie jest tym najłatwiejszym sposobem, żeby zredukować własne negatywne emocje wynikające z wczuwania się, na przykład w czyjąś sytuację. Jeżeli pomagamy, pomimo tego, że nie jest to wcale ta najłatwiejsza dostępna dla nas ścieżka, to wtedy możemy mówić zgodnie z teorią psychologiczną o prawdziwym altruizmie. Kiedy więc na przykład czytamy o ludziach głodujących gdzieś na drugim końcu świata, dużo łatwiej jest po prostu zmienić lekturę, odpalić sobie jakiś przyjemniejszy filmik, zacząć myśleć po prostu o czymś, o czymś innym, bo gdzieś tam ten ból, to cierpienie nie kłuje nas aż tak bardzo w oczy. Jeżeli jednak pomimo tego, że mamy tyle innych, łatwiejszych ścieżek dostępnych, decydujemy się, że chcemy pomóc, tu powinniśmy móc mówić o prawdziwym altruizmie. Pomaganie wbrew stereotypom nie jest więc tylko kwestią empatii, która w nadmiarze może wręcz przeszkadzać w czynieniu prawdziwego altruizmu, bo niejako tak mocno się wczuwamy w czyjąś sytuację, ale tutaj zawsze chodzi o ten nasz osobisty dyskomfort, więc paradoksalnie ludzie nawet o niższym poziomie empatii, kiedy na spokojnie sobie analizując, starają się mimo wszystko pomagać. Tutaj jakby jest większa więcej przesłanek do mówienia o tym altruizmie. Niemniej jednak te zachowania prospołeczne, one są oczywiście związane z naszą Naszą osobowością. I na przykład, kiedy decydujemy się komuś pomóc, Nagle w danej sytuacji, kiedy kiedy widzimy, że ktoś tej pomocy wymaga, może decydować to, że generalnie jesteśmy osobami energicznymi, spontanicznymi, szybko podejmujemy decyzje. Z drugiej strony, kiedy decydujemy się na jakąś pomoc długofalową, długotrwałą, może tutaj decydować nasza umiejętność planowania, ale też kwestie naszego zaangażowania i po prostu konsekwencji. Na tak zwaną osobowość altruistyczną uważa się jednak, że największy wpływ ma nasze wychowanie i przede wszystkim to, czego uczymy się od rodziców, to jakie ich zachowania modelujemy, i zauważa się, że już 18-miesięczne dzieci wykazują pewne skłonności do pomagania, i to jest szczególnie właśnie te, te, te wczesne etapy rozwoju dziecka, są szczególnie istotne dla rozwoju tego typu prospołecznych, jak się okazuje, zachowań. Na to, jak nas wychowano, już oczywiście wpływu nie mamy, ale myślę, że świadomość tych różnych mechanizmów, jak działa pomaganie, dlaczego chcemy pomagać i dlaczego warto pomagać, może nam, pomóc podejmować decyzję o tym, jak się będziemy zachowywali wobec, wobec świata i czy to będą przesłanki bardziej pragmatyczne, bo po prostu zrozumiemy, że to nam się opłaca, czy to będzie bardziej gdzieś... Głębiej w nas zakodowane altruistycznie, myślę, że i tak mamy wpływ na to, że możemy coś dobrego dla tego świata robić, w ten sposób też sprawiać, że będziemy żyli w lepszym miejscu. Dlatego na koniec chciałbym Was jeszcze raz zachęcić do udziału w akcji Łączą nas geny Fundacji DKMS i zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Ja już to zrobiłem i naprawdę wierzę, że jest to świetny pierwszy krok, żeby tego dobra, tego pomagania, w naszym świecie było po prostu więcej. Link do całej akcji znajdziecie w opisie tego odcinka. A ja tradycyjnie zachęcam też do wyrażania Waszych opinii, do komentowania, dzielenia się swoimi doświadczeniami o tym, jak to z tą pomocą, z tą karmą, która być może wraca, z tym dobrem w Waszym życiu jest, jakie być może jeszcze inne psychologiczne teorie mechanizmy znacie, o których gdzieś tutaj mi zabrakło mechanizmu, zabrakło mi czasu, żeby wspomnieć, tego jest naprawdę naprawdę dużo. Staram się wybrać to co, to, co wydaje mi się najciekawsze. Zapraszam jeszcze na koniec też na swój Instagram po więcej różnych przemyśleń. Inspiracji, zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie wracać tutaj na kanał. A ja się żegnam. Do zobaczenia.